Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. Na samym wstępie przypominam, że na G2A z kodem OJC macie 3% zwrotu, link jest w opisie, także jak macie ochotę to sobie obadajcie. No i co, lecimy do odcinka, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Od Zera do Milionera. Ostatni odcinek był chyba z miesiąc temu. Ja powiem wam, że w Bloons Tower Defense Battles, z racji tego, że wiadomo, była niedawno premiera Bloons Tower Defense 6, no to po prostu w Bloons Tower Defense Battles trochę nie grałem, także o, słyszę jak samolot leci, ale wam to zapewne zagłusza gra. Okej, dostaliśmy 10 monetek, zastanawiałem się przez chwilę, dlaczego nie 20, bo ogólnie, nie wiem czy to wiecie, jak jesteście, jakby jak macie dostęp, wykupiony dostęp do klubu, to nagrody z koła otrzymujecie podwójne. To taka ciekawostka. Dobra, gramy dzisiaj klasyczne meczyki za 2000, jak to w tej serii bywa. Jeżeli chcecie oglądać jakieś takie, wiecie, trochę lepsze meczyki, to zapraszam was na tę regularną serię, w sensie na tę serię z Bloons Tower Defense Battles, taką nie od zera do milionera. Tam wtedy grywamy te meczyki często po 10 tysięcy, no i na tych różnych specjalnych trybach, ponieważ tam mam kupiony klub. Dobra, wiecie, zagramy sobie najpierw w taki sposób, z armatą, a później zmienimy na samolot, ponieważ przyznam się wam szczerze, że no autentycznie trochę się boję tego meczu, bo no dawno nie grałem. Więc no może wypaść naprawdę różnie, bo nie ukrywam jednak, że w takie gry trzeba, no tego farmera to mogą dać na przykład tu i chociaż on by wtedy, nie, dobra, już nie świrujmy. W takie gry to jednak trzeba grać w miarę regularnie, żeby, okej, myślę, że możemy to spokojnie, na spokojnie po prostu przepuścić. Nie będę się tym przejmował, bo igiełki bardziej mi się przydadzą na jakieś ten... Igiełki bardziej mi się przydadzą, jakby on jakieś różowe baloniki wysyłał, czy coś takiego. Dobra, wydaje mi się, że możemy mu wysłać trochę balonów. Trochę baloników możemy mu wysłać, ulepszmy sobie oczywiście w taki sposób. No okej, myślę, że na razie nie ma tu po co ulepszać jakoś bardziej. Okej, to jest farma i śmigłowiec. Okej, dziwne, że jeszcze nie ulepszył farmy, nie? Dziwne, że jeszcze nie ulepszył tej farmy tutaj pod ilość. To tak to, no ale cóż, może po prostu... Może po prostu, no nie wiem, nie miał jakiegoś słabego winrate'u, więc zobaczymy co nam zaprezentuje generalnie. Myślę, że warto byłoby, wiecie, na nim jakąś taką minimalną presję wywoływać, bo zauważcie, że on tak na dobrą sprawę, no farmi tak jak ja praktycznie, no tam jest jedna różnica, że nie ma jednego upgrade'u tutaj, ale tak to farmi tak jak ja, więc wydaje mi się, że dobrze byłoby na nim jakąś minimalną presję jednak wywołać, żeby on kupił jakieś ulepszenie, bo śmigłowiec ma drogie ulepszenia, więc jakby, o, proszę bardzo. Proszę bardzo, to ulepszenie, ja nie pamiętam ile ono kosztuje, ale do najtańszych myślę, że nie należy. Granie ze śmigłowcem ogólnie jest dosyć spoko, bo jakby dużo ułatwia. W sensie, jejku, ale ja nawijam, wybaczcie. Wybaczcie, znaczy w sumie youtuber to chyba powinien tak gadać, tak mi się wydaje, że powinienem tak nawijać, ale jakoś nie wiem, chce mi się mówić. Przed chwilą nagrywałem dla was odcinek z Plants vs. Zombies, no i po prostu ja tak mam zawsze, że pierwszy odcinek to tak zamulam, a drugi jak nagrywam, to jest po prostu pełna energia. I to wiem, że to się przyjemnie ogląda, także także chyba nie mam co sobie tutaj. Okej, no dobra, w farmie całkiem spoko. Żebyśmy się tylko obaj, wiecie, nie przefarmili. Trzeba być w gotowości, ja tutaj, wiecie, już powolutku będę stawiał armatę, bo no trzeba być w gotowości, jeżeli polecą teraz te żółte baloniki, no to będę miał po prostu problem. W ogóle takie śmieszne zjawisko obserwuję, że wraz z wyjściem Bloons Tower Defense 6, no właśnie o tym mówię, wszyscy youtuberzy zaczęli nagrywać właśnie Bloons Tower Defense 6, teraz brakuje totalnie materiałów z Bloons Tower Defense Battles, przynajmniej ja tak zauważyłem, że na YouTubie no jest ich troszeczkę... mało aktualnie. Weźmy last. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I puśćmy na gościa też dużo żółtych balonów. Okej, widziałem, że on ulepszył plantację. Będziesz musiał coś sprzedać, stary, bo sobie z tym nie poradzisz. Śmigłowiec raczej... Okej, z boostem. Spoko. To dla mnie dobra informacja, że tu poleciał buścik. Zaraz oczywiście będziemy jeszcze gościa gnębić pancerzem. On będzie robił to samo, ale tym to się raczej nie mam zamiaru przejmować. Okej. Już wyślijmy. Trochę balonów z pancerzem.
Myślę, że jedna plantacja, okej, że jedna plantacja tu nikomu nie zaszkodzi. Świetnie. Okej, on ma ulepszenie. Dobra, dobrze gra. Bo zauważcie, że jego śmigłowiec nie jest na pursuit. To jest bardzo dobre, że jego śmigłowiec aktualnie nie jest na pursuit, ponieważ gdyby był na pursuit, to prawdopodobnie jakby nie dałby sobie rady z tym pancerzem. Bo akurat śmigłowiec na pursuit średnio działa na balony z pancerzem, bo on leci jakby przed tymi balonami. A wiecie, jak macie śmigłowiec ulepszony na to, że jakby jego skrzydła są w stanie rozwalić te balony z pancerzem, no to jakby ważne jest to, żeby te skrzydła w ogóle tych baloników dotknęły. No a jak macie na pursuit, no to niestety nic takiego miejsca mieć nie będzie. Dobra, bo to jest trochę zeber, trochę dużo zeber. Myślę, że warto byłoby tu jednak postawić tę armatę. Zaraz sobie zróbmy tak, ulepszmy Juggernauta. Postawmy sobie, wróćmy z fabrykami i myślę, że teraz jesteśmy w stanie na analogiczną sytuację się absolutnie wybronić bez większego problemu. Okej, zbustujmy, albo nie, wait, dobra, Regrow Rainbow Rush nie może mnie pokonać Regrow Rainbow Rush, co za żałość. Jakbyśmy się wybronili, ja myślałem, bo on wypuścił tak na początku trzy balony, myślałem, że mi się coś pomyliło, że chce mnie sprowokować. Jakbyśmy się wybronili, to byśmy wygrali, bo on bardzo, bardzo się wykosztował na ten Regrow Rainbow Rush. No nic, dziwne, że ktoś z takim win rate'em, ale cóż, widać dałem się pokonać, co mam powiedzieć, no. Zostaliśmy pokonani, no ale wydaje mi się, że bałem się, że będę troszeczkę gorzej grał, a wydaje mi się, że poszło tak w sumie nie najgorzej. No witam. A Super Monkey Lane to może niekoniecznie, bo ja nie lubię za bardzo tej mapy. Offside jest spoko mapą. Weźmy na razie tak. Good luck. Jeżeli wygramy, to zmieniam na samolot. Jeżeli to wygramy, oczywiście. Dobra. Tutaj można... Chociaż w sumie... Może nie. Może na początku... Okej, no dobra, to jest trochę dziwne. Stawianie tych igiełek w tym miejscu. Ale wiecie, ja też trochę nie grałem, więc mogło się dużo rzeczy zmienić. Kurczę, szkoda, że z tą armatą nie zdążyłem, nie? Szkoda, no bo gdybym zdążył, no to... To bym wygrał. Prosta sprawa. Gdybym zdążył, to bym wygrał. Pyk, zróbmy tak. Wyślijmy coś na niego. Podejrzewam, że on też gra śmigłowcem? Okej, on gra ninją. A ja lubię, jak ludzie grają ninją. W sensie ninja małpką. Jakoś... Zawsze w miarę spoko mi z nimi idzie. Ogólnie ninja małpka jest okej, no bo rozwiązuje problem różowych balonów w czwartej rundzie, tak? No bo jednak ninja sobie świetnie radzi z różowymi balonami. O, w ogóle farmerzy mi się skończyli, będę musiał sobie trochę dokupić. Trochę tych farmerów dokupić. Zastanawiam się, czy on coś na mnie wysyła. Bo tak wygląda, jakby coś mnie tam, wiecie... Coś tam na mnie, coś tam podsyłał przeciwko mnie. Ale okej, na razie zostawiam bez upgrade'ów. On ma jedną farmę, okej. Zostawiamy kolejną. W tym momencie wydaje mi się, że warto kupić triple darts'y. Ogólnie ktoś mi pisał, że najlepiej jest możliwie jak najszybciej ulepszać na plantację. Niestety jestem tak przyzwyczajony, żeby grać tak jak gram teraz. Może to jest błąd. Okej, na razie sobie widzę radzę ze wszystkim, co tutaj... W sensie z każdym raszem, jaki tu gra podsyła, to raczej jestem w stanie sobie na chwilę obecną poradzić bardzo dobrze. Więc spoko, dobra, mamy trzy farmy. Teraz tak. On będzie miał na pewno w ósmej rundzie problem z żółtymi balonami. To jest krótka mapa, więc aż się prosi, żeby go, wiecie, w ósmej rundzie przyraszować. Bierzemy plantację. Zróbmy tak, postawimy sobie jeszcze tu jedną igiełkę. Triple darts, okej, zasięg też ulepszmy. Okej, teraz nie ruszamy. Zobaczę, co on zrobi w ogóle w tej... ósmej rundzie. Postawił farmę, więc myślę, że możemy go spróbować pokonać. W tym momencie, dobra, dawaj, nawet z boostem, to jest... On, okej, sprzedał farmy. Dobra. O, dobrze. Dobrze sobie poradził. Cwany. Akurat propsuje to zagranie. Szanuję bardzo.
On zrobi zaraz to samo. Okej. Może to nie był najlepszy pomysł. Niepotrzebnie, jakby aż tyle farm sprzedałem. Okej, leci pancerz, więc zostawiam armatę. Runda 11. On chce, żebym ja zużył boosta. Ja bardzo nie chcę zużywać boosta. Zróbmy tak. Chociaż nie, inaczej powinienem. Nie tak jak zrobiłem. Zrobiłem beznadziejnie, nie róbcie tak. Tak się nie robi. Te balony, one rzadko wylatują. No nie opłaca się jakby ich wysyłać. Jak ja to zrobiłem. Dobra. On się wykosztuje teraz. Chociaż myślę, że... Boję się, że on, wiecie, zaraz rzuci tu jakiś kamo. Okej, on zboostował. W ogóle nie ma pieniędzy. Jak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że powinienem zagrać właśnie jakąś kontrą. I spróbować to przykryć jeszcze czymś. Dobra, mamy go. Okej. A trudny mecz. W sensie trudny, taki wymagający całkiem. Okej. Ale tak czy owak, good game. Dobra, 1-1 na razie mamy. 1-1. No, tak sobie, ale no wiadomo, mogło być gorzej, mogło być 0-2. Tak to przynajmniej mamy 1-1, więc nie ma co narzekać. Nie jest idealnie, ale wiecie, w życiu nigdy nie jest idealnie. Okej. Jejku, powinienem już iść do fryzjera. Tak patrzę na ten podgląd, masakra. Ale jakoś naprawdę, ostatnio po prostu nie mam czasu. 622, 420. Mieliśmy iść sobie teraz pod samolot, więc no cóż, jak już tak powiedziałem, to tak zrobię, zgodnie z obietnicą. Park, no akurat park. Park to taka spoko mapa pod samolot, jeżeli ja nie umiem samolotem grać, a to dlatego, że będę miał dużo czasu, żeby ewentualnie, wiecie, korygować swoje błędy. Bo to jest długa mapa, więc tutaj się rzeczy, mecze są długie i w ogóle. No samolot generalnie, no pod late game to już wielokrotnie sobie na ten temat rozmawialiśmy, że no jest lepszą wieżyczką, to jakby nie ma co tutaj mówić, że nie, no bo jest lepszy, ale jednak wymaga trochę więcej skilla, tak mi się wydaje. Jak coś wymaga więcej skilla, to nie jest dla mnie. Okej, tu sobie postawmy farmy. Dobra, no przepuśćmy te pierwsze baloniki. Nie będę tutaj płakał, jak się coś przedostanie. Mac? Okej, farma i Mac. No nawet spoko. W sensie, no Mac jednak z tymi piorunami świetnie sobie radzi na ten, wiecie, na grupy balonów, na balony z kamuflażem. No ogólnie Mac jest bardzo mocną jednostką. To jest w ogóle jedna z takich pierwszych jednostek, które się dostaje, jak się zaczyna swoją przygodę właśnie z Bloons Tower Defense, z Bloons Tower Defense Battles. To jest właśnie jedna z pierwszych jednostek, jaką otrzymacie, no i jest ona o tyle fajna, że jest również jedną z pierwszych jednostek, która jest w stanie bić kamo pancerz, więc to jest też coś godnego uwagi, bo ja pamiętam, że na początku wszyscy ze mną wygrywali, jak zaczynałem w ogóle grać, a to już było dawno, dawno temu, ale właśnie jak zaczynałem w to grać, to wszyscy ze mną wygrywali właśnie tym, właśnie, jak to się mówi, kamo pancerzem. Właśnie kamo pancerzem, bo nie ogarniałem, wiecie, sobie tak myślałem, kurczę, no jak się na to wybronić, nie? Ale z czasem, wiecie, z czasem się pograło i już się zaczęło ogarniać. Znaczy ogarniać, no tak ogarniać bardziej bym powiedział. Tu chyba też gdzieś się da postawić farmę, no tylko tu i tak nie mam farmera. Ale to postawimy w taki sposób. No na tej mapce to zazwyczaj leci po dwóch farmerów. Dobra, Mac tu w ogóle jest o tyle idealny, że Mac ogólnie ma problem z tymi, z szybkimi balonami, ale no ta mapka jest długa, więc jego problem jest... Więc nie ma problemu, ogólnie. Zobaczcie, raczej... zobaczymy, podgryziemy go leciutko. Zobaczymy, co się stanie. Raczej bez większych problemów. Postawmy może tu. Stawmy sobie na last. Wiecie, bo muszę się przygotować teraz, jakby on wysłał na mnie żółte, no bo zauważcie, że on teraz nie ma armaty, tak? Więc muszę być gotowy. Trzy dart małpki z boostem chyba powinny sobie z żółtymi poradzić, ale nie jestem pewien, więc jakby... I zróbmy tak.
rigroły na niego wyślijmy. Trochę rigroł białych, to myślę, że powinno przysporzyć mu trochę problemów. Jak mówię, to są szybkie baloniki. Dobra, trochę go zapiekło, spoko. Ważne jest to, że zmusiliśmy go, żeby, wiecie, trochę pieniążków wydał na ulepszenia. Na razie tu nie będę stawiał farmy, bo boję się, że nie będę miał gdzie postawić samolotu. Chociaż tu się da, ale... Tu na przykład, ale... Bo wolałbym mieć jednak ciutkę więcej miejsca. Po prostu. Dobra, na razie jeśli chodzi o farmienie, to nawet dajemy radę. Mógłbym postawić statek, destroyer mógłby się przydać. Mógłby się przydać. Dobra, no on z pancerzem problemu mieć nie będzie. Postawię Juggernauta od razu. Daję sobie jeszcze jedną dart małpkę szybciutko, z triple dartsami. Zobaczymy. Co tu się wydarzy. W najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że nic traumatycznego dla nas. Okej, wszystkie farmy poszły. Dobra, to jest dla nas znak, że polecą prawdopodobnie Camorash. Kurczę, czekajcie. Szybko statek, statek Filip, statek. Statek Filip, aha. Zróbmy tak i on zużyje boosta. Albo nie. Ha! Wiedziałem, co ty cwaniaku. Jak ja przecież wszystkich pieniążków na to nie wydam. Oj, kontra. Kto by się spodziewał? Niesamowity, wiecie, niesamowity przebieg wydarzeń. Dobra, samolot powinien sobie poradzić. Mam taką nadzieję. Co ten Juggernaut robi? On powinien first strong atakować cokolwiek, bo atakuje beznadziejnie. Dobra. Mam cię, gościu. Ty nie masz w ogóle pieniędzy już. Totalnie. Dobra. Kto będzie szybciej? Ja myślę, że powinienem sobie poradzić. On, ten rush raczej nie powinien być dla mnie jakiś bardzo śmiertelny. Okej. Udało się. No, przyznam się szczerze, trudna gra. Taka dosyć, no, wymagająca. Goście, nawet taki win rate niekoniecznie jakiś mega. 59%. No ale cóż, dobry meczyk. Nie da się ukryć, że naprawdę ciekawy meczyk. Dobra, no to co, zagramy sobie dzisiaj jeszcze jedną gierkę. No i zobaczymy, co nam przyniesie. No tak, widzicie, z samolotem... No, nie gra się aż tak łatwo. Nie gra się aż tak łatwo, trzeba dużo... Między innymi trzeba ogarniać, jak stawić Juggernauta. A mi to często sprawia problem. Jak ustawić Juggernauta. No tu aż kusi mnie, żeby pograć z tą armatą, ale pograjmy z samolotem, bo muszę się nauczyć tak grać. Mag. To easy. Jak maga mamy, to nawet nie będę musiał wstawiać Juggernauta, tylko postawimy sobie maga z piorunem i widzeniem kamu, zamiast Juggernauta. To jest chyba tańsze rozwiązanie, a jakby również będziemy w stanie bić każdy rodzaj baloników i chyba nawet lepsze na regrow Rainbow Rusha. Lepiej mieć chyba piorunek, chociaż Juggernauty też, jak macie ich kilka, no to regrow Rainbow Rusha bez większego problemu zatrzymają. Dobra, myślę, że możemy... Okej, postawmy go, niech będzie tutaj. Znaczy, zbyt dużego wyboru i tak nie ma, ale no... Te pierwsze baloniki przepuszczę. Właśnie nie postawię igiełek, zawsze stawiam igiełki na końcu. Teraz tego nie zrobię, ponieważ uważam, że rozsądniej... Postawmy sobie... A, niech będzie gdzieś tu. Że rozsądniej byłoby właśnie poczekać, aż on na przykład, wiecie, użyć igiełki dopiero jak on zacznie raszować mnie, powiedzmy, tymi różowymi. Moim zdaniem to jest rozsądniejsze. Tak, zawsze stawiałem te igiełki od razu na końcu, ale teraz tak sobie myślę, że no ile mi te czerwone baloniki zabrały? 13 punktów życia? No to wiecie, no to jest... Już to zresztą, ja to zawsze powtarzam w tej grze, nie chodzi o to, żeby zabrać przeciwnikowi, nie wiem, 50 punktów życia. Tylko żeby go pokonać, tak? Więc jakby to nie ma co się tutaj martwić. Dobra, tu się teraz zostawmy, jedne igiełki mogą być. Myślę, że triple darcy jak najbardziej. Grape shota on stawia, jeśli chodzi o farmienie, farmi tak samo. Okej, bez rewelacji. Bez rewelacji po obu stronach. Zaraz postawię sobie trzecią farmę. No i co, szybkie baloniki. On z szybkimi balonikami nie ma najmniejszego problemu. Ogólnie nie jestem w stanie wysłać mu nic w tym momencie, tak na dobrą sprawę, co by mu przysporzyło jakichś problemów. On mógłby natomiast wysłać na mnie różowe baloniki i zadziałałoby to konkretnie. Konkretnie by to zadziałało moim zdaniem.
O, chociaż w sumie z tego co widzę, to tak średnio to działa. No i właśnie po to są igiełki. Właśnie w tego typu sytuacje. Pyk, pyk. Teraz postawimy sobie drugie. Nie będziemy się stresować. Chociaż może powinniśmy. Niech będzie strong. Będzie zdejmował ten różowy kamuflaż. Tutaj akurat na tej mapce to całkiem okej będzie działać. Ja myślę, że powinienem postawić maga, wiecie? Zamiast tego ulepszenia... No bo nie, niech będzie. Dwie dart małpki, znaczy trzy dart małpki z triple dartsami, tej zasięgu nie będę ulepszał. I zaraz to, wiecie, tego takiego, to wczesne stadium Juggernauta. Żeby sobie z żółtymi poradzić. Albo... Dobra, myślę, że możemy tak. Zobaczę po prostu, czy on w ogóle wyśle na mnie żółte. Można też z boostem. Akurat zużycie boosta w ósmej rundzie to mnie zbytnio nie... Nic złego się nie stanie, jak zużyję boosta w ósmej rundzie. No zobaczmy, grapeshot kontra żółte balony. Ja myślę, że... Okej, destroyer. Spoko, świetnie. Świetnie, świetnie, bo akurat destroyer ma tę wadę, że nie jest w stanie bić balonów z pancerzem, więc... Myślę, że... Okej, on już wie, że nie jest w stanie bić balonów z pancerzem. Dobra. Okej. Myślę, że teraz możemy spokojnie kupić sobie tak. Ulepszenie. Okej, kupmy kapelusiki, kupmy tu widzenia kamo, przy okazji zyskamy dużo zasięgu. No i wydamy dużo pieniędzy. Okej, on definitywnie lepiej ode mnie farmi. A to w sumie to nie trudno farmić lepiej ode mnie, bo ja tak trochę... Dobra. Czy leci Regu Rainbow? Jakby poleciał, to jest wysoka szansa, żebym nie zdążył, wiecie. Wiem jak go pokonać. W 15 rundzie. Dużo balonów z pancerzem. Leci. Szybko boostuj. O eko, no wiedziałem, mówiłem, że jest szansa, że sobie na to nie poradzę. A to były zwykłe zebry, bo on nawet nie chciał mnie tym wykończyć, bo nie sprzedał wszystkiego. No właśnie, to jest ten mój problem, nie, z samolotem, że to jest właśnie to, co mówię, że z armatą bym sobie poradził, a z samolotem... Samolot jest dobry, ale ja nie potrafię nim grać, muszę się nauczyć. Dobrze, moi drodzy. Tymczasem to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, nic nie straciliśmy, ogólnie wyszliśmy tak chyba całkiem na zero, bo nawet nie na zero, trochę na minus, bo kupiłem paru farmerów, ale przynajmniej mam zagwarantowane aktualnie, no jakieś tam już miejsce w regionie na pewno dostanę i jakieś nagrody, bo aktualnie za tamten poprzedni tydzień no nic nie dostałem, bo nie grałem. Dobra, no moi drodzy, cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zachęcam was do pozostawienia łapki w górę. No i cóż, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć!